jesteś. Masz Wałbrzycha. Pozdrawiam Rampa z Wałbrzycha, mojego przyjaciela i Daniela, który się bije na Wałbrzychu. Jak się nie nagrało to jeszcze raz? To powiedz mi tak naprawdę, dziewczyny mają kompleksy czy nie mają? Poprawiałaś sobie pewne części ciała, a polecałabyś te zabiegi, czy jednak zostawić i pracować nad głową? Czy operacje poprawiają samopoczucie, czy można żyć bez operacji? Można żyć bez operacji, bo żyłam 23 lata bez operacji tego biustu, a gdzieś tam zawsze miałam ten kompleks. Natomiast wiesz, jeśli ktoś chce, będzie się czuł lepiej, będzie bardziej pewien siebie, to dlaczego nie? Jesteś pewna siebie? Uważam, że jestem pewna siebie. A co byś powiedziała innym dziewczynom, bo tak naprawdę możesz, no jesteś pewnie wiele osób, wiele dziewczyn patrzy, nie wiem, czy chciałabyś, żeby naśladowały? Wiesz co, jeśli chodzi o naśladowanie, to jest bardzo ciężki temat, bo ja nikomu nie polecam tej branży, bo ta branża nie jest łatwa. Ona jest ciężka psychicznie. No wiele jest takich sytuacji, gdzie człowiek musi być po prostu silny i tak dalej. Natomiast ja polecam postawić na siebie, tak jak ja to zrobiłam. Wzięłam życie w swoje ręce, zarabiam sama na siebie, dla nikogo nie pracuję. Wiesz o co chodzi? O tą niezależność chodzi, nie? No, także nie polecam naśladować siebie. Jeśli ktoś chce, niech dobrze to przemyśli, bardzo dobrze się nad tym zastanowi, bo to już na zawsze z nim zostanie, nie? To nie może być taka myśl od tak o nie. Wiesz, bo tutaj to tak ciągniemy, ja sobie spojrzę w kamerę, bo jestem sam. Ciągniemy ten temat, wiesz, to są ci celebryci, to jesteś ta osoba zasięgowa, a wiele osób jest też zasięgami, ja też aspiruję gdzieś tam do tych zasięgów. Przed chwilą żeśmy tam też przysłuchiwałem się, to właściwie ja już powtarzam któryś raz z rzędu. Co my pokazujemy tym młodym? Wiesz, to, że w pewnym momencie stajesz się tą osobą wizerunkową, a pokazujesz się. No i pytanie właśnie, no to jest dobrze powiedziałeś, żeby nie kopiować właściwie, no ty wybrałaś tą drogę i coś od razu uprzedziłaś, ale słuchajcie, tam jest wiele przeszkód po drodze. Tak, ale też jest jedna ważna kwestia, to nie mi zarzucajcie, co młodzi oglądają, tylko rodzice, to wy pilnujcie swoich dzieci, to wy im tłumaczcie, co im wolno, co nie wolno, bo mój content jest wrzucany na strony dla dorosłych, tak, czyli plus 18. Jeśli dziecko skłamie, nie jest to moja wina, nie jest to, wiesz, no, nie jest to ode mnie zależne, bo wiesz, jeśli 12-latek się upije wódką, to o to nie jest obwiniany producent tej wódki, tak? To rodzice są od tego, żeby dzieciom tłumaczyć, co jest okej, co jest nie okej, co będzie moralne, co będzie niemoralne, wiesz, rodzice są od wychowania, nie? Sorry, ja sobie tak kojarzę, bo Artur Przybysz rozmawiał, nie wiem, czy mi wolno, ale zobaczymy, jak mi sprzedasz w mordę, to się nie obrażę, ale wal śmiało. Znaczy ja zwykle walę, ale to jakoś tak się onieśmieliłem. To ja mogę zapytać, bo nie oglądałem żadnego z swoich filmów i tak ogólnie, żeby... Może inaczej, wiesz, ja bym wszedł tak jak w ciebie, jak w Lalunę, to byśmy się tu pobili. To krótko zapytam, co na tych filmach jest? Seks. Czyli tak naprawdę pan i pani i jest na ostro i tak naprawdę tak wszystko, co można zrobić? Generalnie filmy są różne, nie wszystkie są dostępne na stronach darmowych, dokładnie. Po prostu nie chcę się reklamować, wiesz, ja tu nie przyszłam promować tego, co ja robię, ale jednak... Też bym nie chciał, chciałbym tylko się prześliznąć. Tak, no jednak musimy ugryźć troszeczkę ten temat, wiadomo. Ale tak delikatnie, nie wiem, oglądający powie do Marek, ty nie jesteś sobą. Nie, to nie wynika, mały taki wyjazd do wszystkich patrzących. To nie chodzi o to, żebyśmy się skupiali na technikach, jak to się robi. Dokładnie. Nad tym, jak jest kobieta traktowana, że to jakaś przedmiotowość i tak dalej, etyka katolicka, do czego służy zbliżenie. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy widzisz, ten język wyszlifowałem, także oglądający, sorry. Musicie to docenić, że mam tutaj aktorkę filmów porno. Tak mogę powiedzieć? No, dla dorosłych będzie lepiej chyba brzmiało. Porno. No tak. Pojadę. Aktorka filmów porno. I tak naprawdę ładny tekst, znowu powiedzą, że długi wywiad. To rodzice odpowiadają za to, co oglądają dzieci. Apelujemy, dokładnie. Rodzice, pilnujcie swoich dzieci, bo tak naprawdę ty wybrałaś i no, co ja ci mogę powiedzieć? No wiesz, no weź, rzuć to wszystko, pracuj w Biedronce. Nie. To jest moja sprawa, ja wzięłam swoje życie w swoje ręce. Wiesz, ja 2 lata myślałam nad tym, czy to zrobić, czy nie, plusy, minusy i tak dalej, i tak dalej. I wiesz, jeśli ja zaczęłam to robić, to znaczy, że ten mój seks nie jest moją prywatnością. Ja mam inne prywatne rzeczy, które mogą dla kogoś innego nie być prywatnością. Rozumiesz, o co chodzi? Każdy jest innym człowiekiem i każdy gdzieś tam ustala sobie swoje granice. Nie wiem, czuję się nieśmiało przy tobie. Zapytam krótko, czy to jest tak samo przyjemne jak z wybrankiem życia, czy to jest tylko praca? Jak to jest? Nie, jak najbardziej. Wiesz, ja kręcę filmy amatorskie, czyli tak naprawdę
normalne, robię tak, żeby... Przyznaję się, nie oglądałem ani jednego, więc... Rozumiem, okej. Okay. Dopytuję, ale delikatnie dopytuję, tak żeby po prostu nawet 7-letnie dziecko mogło obejrzeć Natalie Wayne w moim wywiadzie i nie był wulgarny, i nie był perwersyjny. Dokładnie. I po prostu, żebym chciał to ubrać w jakieś takie ładne formy, i to chyba jak ciebie ogarnę i jak to pokażemy, to tak naprawdę, żeby... Sorry, pojadę tym tekstem znowu. Aktorka porno, która tutaj jest i sorry, nie będziemy tego eksponować. Nie będziemy się skupiać na tym, co robisz, dokładnie. Tylko krótko, walka. Trenujesz, w czym będziesz trenować, co trenujesz dokładnie, w czym się spotkasz ze swoją przeciwniczką. Nie będziemy pytać, w czym będziesz, skupisz się na czym, w MMA, nie. Co tak dokładnie, stójka, K1, czy wszystko? Ja trenuję z trenerem wszystko, no bo wiadomo, to są moje pierwsze kroki, więc muszę poznać wszystko, nie? Parter, stójkę, K1, no wszystko muszę poznać, kopnięcia, wszystko. No i to mi odpowiada, fajnie jest. Ile przebiegniesz interwałem na bieżni? Nie, no nie, ja nie będę zdradzać szczegółów. No, ja ale nie dobra, mogę wszystkiego nie, ale to jest bieganie, to nie jest. Po prostu biegasz? Biegam, ale przypominam, że ja zaczęłam trenowanie w tamtym tygodniu, tak? Także ja trenuję dopiero tydzień. No ja przebiegnę interwałem 5 km z przerwą 10-15-minutową i też nie trenuję, przyznaję się, od razu mówię, nie trenuję. No możesz powiedzieć, czy przebiegniesz 5 km z przerwami interwałem na bieżni? Przebiegnę. No i super. Przebiegnę. Czyli tak naprawdę szykujesz się do wszystkiego, ale jakiś, nie wiem, jakaś siłownia, czy na razie jeszcze nic? Też. Też? Też, no, na maksa, nie? Podobają mi się te sztuki walki, chcę w tym iść, nawet gdybym nie została we freakach, w walkach, to ja po prostu chcę sobie to trenować, nie? Powiedz mi, żyjemy w bezpiecznym kraju, blondynka, zostawmy te opowieści o blondynkach, czujemy się w Polsce bezpiecznie, ale czy nie uważasz, że jednak jakiś stopień samoobrony, jakiegoś treningu dla każdej kobiety by się przydał? Tak po prostu. Nie to, żeby sprzedać tak. Liścia, dokładnie. Bo na liścia jest drugi liść i mówi o przemocy rodzinnej, więc gdyby dziewczyny troszeczkę wzięły się za siebie, to zawsze można gościowi coś sprzedać, tutaj kopnąć w jaja i tyle. No. Nie, no pewnie, że tak wiadomo, zawsze dla każdego samoobrona jest okej. Wiesz, małe dzieci się uczą w przedszkolu, w szkole samoobrony, także każdy troszeczkę powinien umieć się obronić, nie? Także... A ty jesteś pewna siebie, bo robisz te rzeczy z tymi panami, to pewność... Z tym panem jednym. Jeden jest? Jeden, tak. My mamy wspólny biznes, my razem prowadzimy Natalie Wayne, wiesz, my jesteśmy normalnymi ludźmi. Nie ustrzeliłaś, bo ja cię tak delikatnie podbierałem, nie chciałem tak wjeżdżać, wiesz, no obejrzysz, no delikatnie chciałem, mówię, kurde, bo nieśmiało wejdę, sprzedam, zara mi się baba znowu zlisi, nie chcę powtarzać błędów. Czy to jest jeden partner? Tak. Boże, niech będą dzień. Boże. Nie, wiesz. Nie, to już to super. Jeden nie, po prostu. Jestem twoim fanem, jestem. Tak. Wiesz, jest to jeden partner, nawet jak biznesowy, to się obroni. To się obroni, nawet jak u wariata jesteś na wywiadzie. Chciałem się prześliznąć, nie będę ci cisnął do 8 minut. Dziękuję serdecznie, Natalie Wayne. Jak to obronimy, jak to się sprzeda, to będzie mega. Czujesz to? Bo ja nie wiem, wczoraj się brał jakiejś kaznodziei. Będzie kościelny dobrze. Kościelny kaznodzieja. Damy Natalie radę. Wayne. Jest naprawdę ostra, a robi to z jednym. Dzięki serdecznie. Marek Kirmasujówko. Dziękujemy bardzo.